Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda. Dzisiaj wam spróbuję powiedzieć jak grać gailem, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. 3000 łapek w górę i nagrywamy kolejny odcinek serii jak grać. Oraz oczywiście zostawcie Subika na moim kanale, ponieważ ścigamy się z rostem. Kto pierwszy wbije 150 tysięcy subskrypcji i przegrany ustawia awater zwycięzcy, więc zostawcie Subika. Na teraz wybieramy już sobie Geyla. Yy, mamy tutaj oczywiście jego statystyki, zaraz sobie tutaj klikamy. Czekajcie, ok, mamy to 4760 życia, zadaje 5 razy po 504, więc dosyć sporo. Oraz jego super atak bije po 140, więc naprawdę spoko tutaj mamy statystyki. Yy, w dodatku ma on gadżecik, dzięki któremu właśnie yy, pod siebie robi Trampolinę, też bardzo spoko gadżet oraz pierwszy Star Power, który powoduje, że jeżeli odepchniemy ultem kogoś o jakąś przeszkodę, to on zostanie zestunowany, Takie jak po prostu ult Franka. Zresztą zobaczycie w gierce co, co chodzi. I właśnie mała zmiana dotycząca jak grać. Będziemy sobie grali po prostu każdy trybik. Może oprócz Heista dzisiaj, bo jest niefajna mapa, ale zagramy sobie Brawl Oprócz tego, zagramy sobie również Gamgraba. Zagramy też Hot Zone oraz Duos więc myślę, że spoko tak będzie. Dzięki temu jakby na każdym trybie zobaczycie jak gram właśnie tym oto i po prostu każdy sobie wybierze na czym woli grać. Aha mało baterii mam dobra, więc postaram się dosyć szybko to wszystko zrobić. A w sumie mogę sobie i tak podpiąć pod ładowarkę. Więc dobra, zaczynamy. Na Brawl jest naprawdę bardzo spoko, jeżeli macie gadżet, ponieważ możecie sobie postawić tak jak ja teraz. Jeżeli macie ulta, kopiecie piłkę przed siebie, wyskakujecie no i dzięki temu lądujecie idealnie na piłkę i wystarczy po prostu kopnąć w bramkę. my, Aha, fajnie, przegrywam już 1 do 0. No spoko, brawo El Primo, brawo, brawo. Ale mam nadzieję, że mimo tego ugramy ten meczik i wam pokażę ten trik jeśli mi się uda zrobić ale może być ciężko raczej Mortis mi porobi, super bardzo ładnie, bardzo ładnie mi idzie dzisiaj bardzo naprawdę dobrze gram tym gejlem oczywiście no jakiś mega dobry jeszcze gejlem nie jestem, najwyżej miałem 25 rank więc no, są osoby, które o wiele lepiej grają ode mnie gejlem, ale myślę, że taki odcinek dla osób, co na przykład niedawno go odblokowały lub mają jakieś 300 pucharków przyda wam się, naprawdę należy mieć pod uwagę, że Gaylem trzeba raczej grać na daleko niż na blisko, ponieważ na blisko ma on dosyć małe szanse a na daleko, na daleko tak mniej więcej końcówką właśnie ataku coś jak M's, to wtedy naprawdę bardzo fajnie może sobie zaatakować i zadać naprawdę spoko damage, a na blisko może być ciężko, ponieważ najczęściej traficie jakimiś dwoma tylko tymi strzałami a na daleko, zazwyczaj trzema, czasami nawet czterema, więc naprawdę bardzo łatwo można tutaj sobie wygrać. Zobaczcie, teraz ładnie, o. Widzieliście, właśnie to był ten Star Power, jak ten L Primo był w tej ściance. Myślałem, że znowu ten L Primo nam trafi bramkę. Mam nadzieję, że teraz on jakoś tam wejdzie do tej bramki. W sumie ma Full HP, jeszcze ma Ulta, więc jest taka szansa. Skacze, ej dobra, chyba tu trafi. Jeszcze ich odrzuciłem. Jest bramka, dobrze. Nice, odrobił się. W pierwszej bramce niestety nie obronił tamtego el-Primo i przez to oni trafili. Ale teraz trafił w bramkę, więc jest jak najbardziej spoko Ok, ulcik, ładnie odepnąłem ich, ale może być ciężko teraz, szczególnie że jest w nas tylko dwójka. Ale już się respi tutaj nasza Max. Ok, dobra, coś tam jest wybite. Odrzuciłem to, biorę piłkę, dobra, wyrzucam. A ich chyba nam trafią, chyba nam trafią teraz. Dobra, elpry. Nie, no to jest już bram. Nie trafił! Co za chłop! Nie, no 200 IQ. Dobra, idziemy tam, idziemy tam i chyba trafimy bramkę teraz. Chyba będzie bramka teraz, zobaczycie. Dobra, co ten Morty zrobił? Nie, to było 0 IQ ewidentnie. Dobra, ładnie. Ładnie, tutaj udało nam się wygrać. Bardzo dobrze, teraz zagramy sobie mm, Gengrabika. Zobaczymy, jak nam pójdzie na Gengrabie, więc już sobie tutaj ustawiamy Game Graba Okej, okay, no i lecimy z game Grabem, Zobaczymy, jak nam pójdzie teraz na gamgrabie właśnie. Yy, jeszcze dużo osób się mnie pyta. Czemu masz w sumie tyle samo pucharków co odcinek? No powód jest prosty, po prostu mam taką jakby niechęć do grania w Brawl Stars. nie wiem dlaczego, robię misję, wbijam po jakieś 50 pucharków dziennie i w kolejnym sezonie już będę wbijał pucharki z teamem, ponieważ tak mówiłem, że jeżeli w tym sezonie nie wbiję 29 tysięcy z randomami, to w kolejnym sezonie wbijam z teamem. No i po pierwsze mi się nie chce tego wbijać już z randomami, a po drugie z Steamem będzie mi o wiele łatwiej dlatego wbiję te 30 tysięcy z Steamem a później będziemy sobie na spokojnie wbijać każdą postać na 1000 więc myślę, że naprawdę ciekawe odcinki się będą szykować a teraz jakoś więcej sobie gram w Fortnite. Ta ostatnio naprawdę bardzo miło mi się gra w Fortnite z widzami zresztą na streamach gramy więc polecam wam wbijać okej okay. No, i dosyć ładnie nam idzie w sumie ta gierka, jak na razie. Ja tutaj kontroluję środek razem z naszym poko. Jak widzicie, właśnie tą końcówką najlepiej obijać, tak jak teraz. Tylko nie za bardzo trafiłem. Ładnie, zaraz jeszcze padnę. Ale jak na razie idzie dobrze. Mamy 6 gemów, oni mają jedynie 3, więc no, dosyć ładnie. Jeszcze tutaj jest gdzieś ta roza. Ona może nas podjechać i będzie niefajnie. Ja muszę tutaj się... Ojojoj, dobra, odrzucam ją. Ej, pięknie, udało mi się ją wywalić tym ultem, ładnie. Tutaj naprawdę Star Power mi pomógł, dzięki temu właśnie ona została zestunowana dodatkowo, miała właśnie trampolinę pod siebie i została wyrzucona, więc no, ładna akcja tutaj, mogę przyznać. Okej, okay, leżą bardzo ładnie. No i jeszcze tutaj Jessie, która też sobie pada pięknie, jedynie 3 sekundy. I mamy Winka również na Grabbie, więc dosyć spoko. Teraz zagramy sobie Hodzona. Hot Zone ogólnie, bardzo przyjemnie mi się gra. Najczęściej teraz gram Hodzona Gailem też spoko się gra. Teraz jest zresztą ta mapka, co była jak Gale wychodził, jeśli się nie mylę, chyba tak. Więc bardzo fajna mapka. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko będzie tutaj działać na Hodzonie. Zawsze idę sobie na prawą stronę. Przejmuję tą strefę, ładuję ją do końca, czyli do 50%, i potem skaczę sobie trampoliną na tą drugą. Okej, okay, mój team idzie na tamtą strefę, więc w sumie spoko. Moja taktyka się tutaj sprawdzi. Ja będę musiał kontrolować Jesse oraz B, ale to nie będzie jakimś większym problemem, ponieważ nie mają one dużo życia. No i zobaczcie, teraz trampolina tutaj wyrzucona. Jak ktoś będzie podchodził, to albo ja go wyrzucę, albo. Ja sobie wyskoczę do swoich teammateów. teraz, chyba padnę od tej, B, bo mnie właśnie tutaj spowolniła, No, niestety, ale już się respie, więc zaraz ją tutaj wygonimy z tej strefy i ją przejmiemy z powrotem. Jak na razie, ponad 50% już u nas, u nich jedynie 30%. Tutaj 7, więc na spokojnie ich tutaj kontrujemy. Jeszcze ta szelka tutaj pada. No, jeszcze nie, ale dwa strzały wystarczą. Dobra, jeszcze jeden, pięknie. No i teraz jeszcze trzeba zabić Tombi, to nie będzie jakieś trudne. Yy, ok, została tam zestiunowana i teraz wystarczy się wychylić w dobrym momencie. Czyli teraz bardzo ładnie. Yy, Tamta strefa jest już przejęta. Aha, no i u nas zostało jedynie 8%. Więc ja sobie tutaj walnę trampolinkę i mamy winka, więc naprawdę bardzo spoko. Chodzą moim zdaniem najlepszy tryb aktualnie, nawet mógłby się tutaj pokłócić z heistem, co heist jest moim ulubionym, ale chodzą jak najbardziej spoko również. I teraz zagramy sobie jeszcze duo na koniec. Duo jakieś nie jest spoko, szczególnie na tą mapkę, jeśli chodzi o Geyla, ale mam nadzieję, że jakieś top 3 uda nam się zająć. Mam jakieś 720 puchu, pucharków na właśnie gailu, więc no zbyt dużo jeszcze nie mam na nim. A w tym sezonie planuję dobić sobie wszystko na 25 rank, zostało mi jakieś 10 postaci i tam kilka tylko podobiam na 800. Więc w tym sezonie myślę, że dostanę dosyć mało starpońców, ale to się dowiemy już za tydzień. Ponieważ jakoś zbyt dużo właśnie tych pucharków nie wbije, ale w kolejnym sezonie szykuje się raczej rekordziki. to taki dosyć mocny. Może uda się mieć ponad 9000 starpońców. To się wszystko okaże, jak nam pójdzie właśnie z teamem wbijając te 30 tysięcy pucharków. No ale dobra, teraz już nie będę o tym gadał, tylko trzeba się skupić na gierce. Dodało mi Daryla, więc jakoś nie jest źle, powiem wam. Wolałbym chyba, bo tutaj ładnie obiłem ich w sumie. Trampolina wyrzucona, ok, odbijam MS do niego, albo nie, w sumie nie trzeba, bo on jest obok niej. Dobra, ona leży jeszcze, bo powinien paść, tak jest, bardzo ładnie, więc w sumie zabiliśmy już Tima. Ojej, teraz padnę, teraz padnę. No niestety, kurczę, tak to jest jak właśnie gra się Gailem i na tej mapce jeśli się nie ma, bo ponieważ nic nie widzimy, a taki boss z bólem widzi naprawdę bardzo duży obszar i może nas spokojnie nas podjechać, ale na szczęście nasz daryl przeżył. Zresztą ja się już respię, więc sobie tutaj będziemy obijać tego bóla na dole, bo czemu nie, skoro on jest sam dobra, on powinien paść, jeszcze uciekł. Ej, nie dostał, co za chłop, dobra, szelka Awczy bardzo ładnie, więc daryl ją wyjaśnia. Pięknie, zostało jedynie trzy teamy, więc będziemy na zero, nie jest najgorzej, jeszcze tam jest jakiś gail z Bulem, To jest ten gale z Bulem, czy kto to jest? On ma dosyć dużo kubów, chyba 6 ma z tego co widziałem. Ale nasz daryl ma 7, zawsze może sobie tam podskoczyć do niego i go wyjaśnić. Jeśli obok nie stoi jakiś tank, bo nie wiem, z kim jest w teamie właśnie ten oto gail. Ale zaraz się okaże, tutaj dobra, ja idę tam do niego w jego stronę. Tutaj się schowam za tym murkiem, i mam nadzieję, że uda mi się go wyjaśnić i wam pokazać, właśnie jak dobrze tutaj rozegrę. Dobra, oj, piękne to było. Podrzuciłem go idealnie pod naszego Daryla. Teraz obijam ich na daleko. I mamy wina, więc nie spodziewam się, że wygramy na duo, ale się udało, więc naprawdę bardzo fajnie. Plus 9 pucharków, mamy już 729 pucharków na gejlu. Super, wracamy sobie do lobby. Jeszcze wam pokażę tutaj mój karnecik, mój karnecik jak wygląda, zobaczcie. Proszę bardzo, mamy 38 poziom prawie, no i zostały mi jedynie dwa questy na siege'u oraz z kiełkiem, ale jeszcze siege'a niestety nie ma, zobaczcie mamy tutaj Heista, więc jak tylko będzie Heist, no to zrobię sobie wtedy tą misję. No i oczywiście zapraszam was również do klanu, Defarel Team przyjmujemy aktualnie o 21200, więc jeżeli ktoś ma tyle pucharków to zapraszam. Bardus jak na razie jest cały czas przede mną, ale w kolejnym sezonie go miniemy, więc o to się nie marcie. Ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się. Cześć.